Boże, polecamy naszą siostrę świętej pamięci Joannę, którą darzyłeś wielką miłością w całym życiu doczesnym. I prosimy, abyś teraz uwolnił ją od zła wszelkiego i dał jej wieczny pokój. Dla naszej siostry Joanny przeminęło już ziemskie życie. Błagamy Cię zatem, miłosierny Boże, abyś prowadził ją do Twojego Królestwa, gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz pokój i radość z Twoim Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Sława świętej pamięci Joanna służyła do końca. Postawa służby charakteryzowała jej życie. Wypełniała jej życie. Służba do jej uczynkowi, zwłaszcza poszkodowanemu, oczekującemu pomocy i służba narodowi była jej życiową misją. I tę misję wypełniła do końca. Dramat, który dotyczy całej Polski, dosięgnął też adwokatury. Odeszła od nas prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokat Joanna Agacka-Indecka. Będzie nam brakowało. Będzie brakowało nam optymizmu i tego, co cały czas utrzymała, mianowicie nadziei i chęci tworzenia czegoś nowego i pociągania za sobą ludzi, którzy to będą robić. Dzisiaj przemawia przez nas ból. Jutro towarzyszyć będzie nam tęsknota, ale zawsze pozostanie pamięć. Żegnam się, prezesie, adwokacie. Nigdy nie zapomnę, jak wiele miesięcy temu, jako senator, zadzwoniłem do niej, mówiąc, że mam właśnie w biurze senackim szlochającą matkę, która chce walczyć o odzyskanie córki. Chce walczyć, bo jako matka ileś lat temu nie zdała próby. Nie zdała próby z tych matczynych obowiązków. Ale w międzyczasie się zmieniła i chciałaby tą próbę jeszcze raz na nowo podjąć. A żeby to zrobić, musiała wcześniej spotkać się z wymiarem sprawiedliwości. Asia bez zastanowienia powiedziała, że poprowadzi tę sprawę dla niej, pytając o wynagrodzenie, nie pytając o złożoność sprawy, po prostu słysząc w tle słuchawki płaczącą kobietę. Przypomina mi się takie określenie laureata Nobla, José Samaranga, który powiedział, że właściwie wszyscy rodzimy się aniołami, ale nie wszyscy mamy skrzydła. Te skrzydła wyrastają w czasie naszego życia. Ty, Asiu, miałaś skrzydła. Brama niebieska i anieli będą Cię witać. Śpij spokojnie.